Dzisiejszą podróż zaczynamy od miejsca niezwykłego, przepełnionego duchowością, ciszą i spokojem. Za mną znajduje się najstarszy obok Tyńca, czynny do dzisiaj klasztor benedyktynów. Poznajmy bliżej jego historię. Zespół opactwa benedyktynów znajduje się w miejscowości Lubiń, położonej około 60 km na południe od Poznania. Widoczny z daleka kościół klasztorny wznosi się na wzgórzu, w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych łączących Wielkopolskę ze Śląskiem. Warto wspomnieć, że opactwo w Lubiniu leży na szlaku piastowskim. Mnisi przybyli do Lubinia w 1070 roku z opactwa świętego Jakuba w Leodium. W to miejsce ściągnął ich król Bolesław Szczodry, który szczodrze obdarzył ich 30 okolicznymi osadami. Zwiedzanie opactwa zaczniemy od tego zabytkowego klasztornego kościoła. Obecny barokowy kościół wzniesiony został w XVIII wieku na pozostałościach budowli romańskiej i późniejszej świątyni gotyckiej. Sklepienia pokryte są piękną polichromią o tematyce maryjnej. Najokazalszą częścią świątyni jest prezbiterium, będące zarazem chórem zakonnym. Mnisi każdego dnia spotykają się w tych dębowych stallach, aby zgodnie ze wskazaniami reguły świętego Benedykta odmawiać modlitwy liturgiczne. W ołtarzu głównym umieszczony jest obraz narodzenia Najświętszej Maryi Panny pędzla Paula Trugera, twórcy znanego z dzieł znajdujących się w benedyktyńskich klasztorach Austrii i Bawarii. Do kościoła przylega budynek klasztorny, który w 2010 roku został wpisany na listę pomników historii. Przy klasztorze działa ośrodek medytacji chrześcijańskiej. Benedyktyni prowadzą też dom gości. A jeśli będziecie mieli chęć poprawić sobie nieco humor, to benedyktyni poczęstują Was swoim słynnym likierem ziołowym własnej produkcji, czyli benedyktynką. Na nas już czas. Zostawiamy to przepiękne i warte odwiedzenia opactwo benedyktyńskie w Lubiniu i ruszamy dalej. I tak oto dotarliśmy do jednego z najpiękniejszych kościołów barokowych w Polsce. Robi wrażenie niczym włoskie zabytki sakralne. Zresztą ma z nimi coś wspólnego. Co takiego? Wszystko Wam zaraz opowiem. Głogówko koło Gostynia. Miejscowość położona 16 km od Lubinia, w którym byliśmy przed chwilą. To tutaj znajduje się zespół klasztorny Filipinów wraz z barokowym kościołem pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Filipa Neri. Bazylika została wzniesiona na wzgórzu morenowym nazywanym Świętą Górą. Kościół powstał w latach 1675-1698 i wzorowany jest na weneckiej bazylice Santa Maria della Salute. Bazylika na Świętej Górze jest nie tylko znanym sanktuarium maryjnym. Słynie przede wszystkim z największej w Polsce kopuły. Jej średnica to 17 metrów, a wysokość aż 50 metrów. Oczywiście pokażemy Wam ją także od środka. Zwiedzając kościół, warto zwrócić uwagę na tę kulę armatnią wmurowaną nad bocznym wejściem. To pamiątka po bitwie z czasów wojny siedmioletniej. Wnętrze tej ogromnej kopuły naprawdę robi duże wrażenie. Zdobią ją sceny z życia świętego Filipa Neri. Całe wnętrze bazyliki jest bogato zdobione. W ołtarzu nadal znajduje się cudowny obraz Matki Bożej pochodzący z drugiej połowy XVI wieku, który stał się celem pielgrzymek. Co ciekawe, w kościele miało dochodzić również do cudownych uzdrowień. Ale w bazylice jest jeszcze jedno miejsce warte uwagi, którego nie widać na pierwszy rzut oka. Pod świątynią ciągną się krypty, które można zwiedzać. Znajdują się tutaj trumny fundatorów oraz członków kongregacji.
W zimnych katakumbach nie zostaniemy jednak na długo. Czas udać się w inne, ale równie wyjątkowe miejsce. Okolica, w której aktualnie się znajdujemy, to mikroregion folklorystyczny obejmujący 12 wsi wokół Krobi, zwany Biskupizną. Budynek za mną to Muzeum Stolarstwa i Biskupizny. Wejdźmy do środka i zobaczmy, czego ciekawego można się tam dowiedzieć. Muzeum Stolarstwa i Biskupizny mieści się w budynku fabryki mebli powstałej w 1922 roku. Ciekawostką jest to, że budynek ten przetrwał w niezmienionej formie do dzisiaj. Obecnie główną ekspozycją muzeum są maszyny i narzędzia stolarskie z połowy XIX wieku. W muzeum powstała Izba Biskupiańska poświęcona temu lokalnemu folklorowi. Region ten zachwyca swoją muzyką, gwarą, zwyczajami i jak widzicie niezwykle bogatymi strojami ludowymi. Skąd się wzięła nazwa Biskupizna? Nazwa Biskupizna pochodzi od słowa biskup. Były to włości biskupów poznańskich, 13 miejscowości ze stolicą w Krobi. Tutaj mieli swój zamek, mówi się, że budowany przez Baptiste di Quadro, tego samego budowniczego, co ratusz poznański postawił. Do dziś się nie zachował, ale jest za to letnia rezydencja biskupia. Przyjmuje się, że jest to obszar kilkunastu wsi. Ich było kiedyś więcej, mniej? Uznaje się, że te 13 miejscowości to jest ta biskupizna właściwa i do dziś tam spotykamy strój, mowę, gwarę, tam się robi potańcówki biskupiańskie z tradycyjnymi instrumentami, czyli z dudami, ze skrzypcami. Charakterystyczne są także stroje. No myślę, że najbardziej charakterystyczne to jest nakrycie głowy kobiet, czyli kopka, razem z kryzikiem czy z kryzą, koronkowym takim kołnierzem tworzą całość. Myślę, że nie ma takiego drugiego stroju na świecie, chyba że gdziekolwiek byśmy zobaczyli kobietę w takim nakryciu głowy, byśmy powiedzieli, to jest kobieta z biskupizny. No i taka w kolorze biskupim też, jeśli chodzi o mężczyzn, jaka też jest, no kolor daje się zauważyć. Drugim elementem takim wierzchnim jeszcze dla mężczyzn jest na przykład wołoszka, która jest rodzajem długiego surduta, płaszcza czarnego, też bardzo charakterystyczna. No, mężczyzna w wysokich butach, w wołoszce i w kapeluszu wygląda bardzo elegancko i dostojnie. A to damskie nakrycie głowy, czyli kopka. Ile materiału było potrzeba na jego wykonanie? Bo to jest bardzo misterna robota. To jest jakieś 2,5 metra tiulu kładanych harmonikowo i utwardzonych. To jest krochmalenie tego materiału. Jest tylko jedna osoba właściwie, która się trudni tym układaniem czepców biskupiańskich. Takim elementem scalającym wszystkie stroje, który biskupianka zawsze, mówią, ma na sobie, są korale. Korale nosi się nawet do stroju codziennego, roboczego, nawet przy robieniu kluchów i gziki. No właśnie, a czy te niezwykłe stroje na biskupiźnie można jeszcze zobaczyć, nie tylko w muzeum? Tak, one są używane. U nas najczęściej można zobaczyć podczas odpustów, na przykład kiedyś obchodzimy odpust świętego Mikołaja, bo pod tym wezwaniem jest nasz kościół parafialny, w czasie dożynek, czyli świąt państwowych i kościelnych. A co najciekawszego można zobaczyć tutaj, czyli w Muzeum Stolarstwa i Biskupizny? Możemy zobaczyć wszystkie warianty stroju biskupiańskiego, jakie tutaj się nosi. Oczywiście na manekinach tylko, ale zawsze są do dyspozycji zwiedzających. No, a jeśli chodzi o stolarstwo, to właściwie wszystko, co wiąże się z historią stolarstwa aż po dzień dzisiejszy. Na terenie biskupizny od kilku lat realizowany jest projekt Biskupiański Szlak Kulinarny. Oprócz tego w Krobi i okolicach wytyczony został Biskupiański Szlak Turystyczny. W 2016 roku biskupizna została wpisana na listę niematerialnego dziedzictwa narodowego UNESCO. Pora pożegnać ten niezwykle ciekawy i kolorowy region i wyruszyć w dalszą podróż. Zabieram Was na plan filmowy.
Kontynuujemy naszą podróż śladami Adama Mickiewicza. W ostatnim odcinku byliśmy w muzeum mu poświęconym. Dzisiaj z kolei jesteśmy na planie pana Tadeusza. Witajcie w jedynym w Polsce skansenie filmowym Filmowe Soplicowo. Skansen filmowy Soplicowo położony jest we wsi Cichowo nad jeziorem o tej samej nazwie. Skansen funkcjonuje od ponad 20 lat. Powstał z elementów scenografii stworzonej na potrzeby ekranizacji Pana Tadeusza w reżyserii Andrzeja Wajdy. Na terenie obiektu znajdziemy oryginalne budowle filmowe, w tym m.in. lamus, wozownie, spichlerz, stajnie czy kurnik. W 2011 roku został także otwarty dwór Sopliców, który dopełnia całej scenografii. Folwarczne budynki nadają całości niepowtarzalnego klimatu. Dostępna infrastruktura pozwala na organizowanie przyjęć czy wspólnych biesiad z przyjaciółmi. Na terenie skansenu odbywają się także coroczne wystawy i imprezy plenerowe poświęcone Mickiewiczowi, polskiej twórczości filmowej i kultywowaniu staropolskich tradycji. A jeśli ktoś z Was chciałby spędzić nieco więcej czasu na tej iście mickiewiczowskiej wsi, to skansen dysponuje także pensjonatem Gerwazy z doskonałą kuchnią staropolską. Dziękuję. I niech nie zdziwi Was czasem widok zwierząt swobodnie przechadzających się na terenie skansenu. Od lat funkcjonuje tu bowiem Filmowa Akademia Zwierząt, w której zwierzaki przygotowywane są do swoich ról. Wokół dworu Sopliców rozpościera się idealny na spacer teren zielony wraz z przylegającym sadem. A to wszystko zaledwie 100 metrów od malowniczo położonego jeziora. Znajduje się tam przystań kajakowa oraz plaża. Jak widzieliście, był to bardzo intensywny dzień. Plan wycieczki był napięty, ale było warto. Pamiętajcie oczywiście, aby wchodzić na stronę wielkopolska.travel po jeszcze więcej podróżniczych inspiracji. Bo Wielkopolska to wielka historia i wielka przygoda. Do zobaczenia na trasie. Program powstał we współpracy z Samorządem Województwa Wielkopolskiego. Za pomoc w produkcji programu dziękujemy Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.